Rozdział dwunasty Muglisty wieczór Gdy Chan i Kirk pozostali sami, detektyw siedział bez ruchu, wpatrując się zamyślonym wzrokiem w przestrzeń. Wtorek więc będzie wielkim dniem, zauważył po chwili. Co też nam przyniesie? Mam nadzieję, że dużo, gdyż mogę bawić na kontynencie już tylko przez bardzo krótki czas. Kirk spojrzał na niego ze zdziwieniem. Nie wyjedzie pan chyba w środę, jeżeli zagadka nie będzie jeszcze rozwiązana? Czan kiwnął głową ze zwykłym swym uporem. Złożyłem w duchu przyrzeczenie małemu baremu czanowi. Teraz ubieram je w słowa. Jutro przyjeżdża małżonek Ewy Durant. Nie moglibyśmy marzyć o lepszym świadku. Pozna w windziarce swoją żonę albo jej nie pozna. Jeżeli tak, być może sprawa tym samym zostanie zakończona. Jeśli zaś nie, czan wzruszył ramionami, będzie to znaczyło, że zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Niech już dalej kapitan Flanery brnie sam. No, ale nie ufmy ryb przed niewodem, zauważył Kirk. Wiele jeszcze może zdarzyć się przed środą. Ale, ale. Miałem pana wprowadzić do klubu kosmopolitan. Co by pan powiedział na to, żebyśmy poszli tam dzisiaj na lunch? Twarzczana się rozjaśniła. Od dawna marzyłem o tym, aby ujrzeć to słynne wnętrze. Doprawdy jest pan niezwykle uprzejmy. A więc zrobione, odpowiedział Kirk. Mam jeszcze coś do załatwienia w biurze. Niech pan zejdzie po mnie na dół, powiedzmy, o dwunastej trzydzieści. A kiedy wróci paradajs, zechce mu pan powiedzieć, że zjemy śniadanie na mieście. Wziął kapelusz i płaszcz i zszedł na dół. Chan podszedł leniwym krokiem do okna i stał, spoglądając na błyszczące w słońcu miasto. Oczy jego pobiegły ku dokom Macona, potem do przystani i dalej jeszcze, ku dymiącemu kominowi znajomego statku, statku, który odpływał pojutrze do Honolulu. Czy znajdzie się na jego pokładzie? Przysiągł, że tak, a jednak. Westchnął głęboko. W tej chwili rozległ się dzwonek u drzwi wejściowych. Czarno otworzył je i ujrzał Bila Rankina. Dzień dobry, rzekł reporter. Cieszę się, że pana zastaję. Cały wczorajszy wieczór spędziłem w bibliotece publicznej i mogę przesiąc, iż wznieciłem tam większe tumany kurzu aniżeli Ben-Hur swoim rydwanem. Z jakim wynikiem? zapytał Chan. Nie najgorszym. Trafiłem wreszcie na ślad tej historii w starych rocznikach New Yorksun. W owych czasach była to pierwszorzędna gazeta. Ale nie będę rozwodził się o sprawach zawodowych. Była więc tam tylko krótka wzmianka, nadana z peszawaru. Przepisałem ją dosłownie. Oto jest. Chan wziął kartkę i przeczytał krótką, telegraficzną wiadomość, która nie powiedziała mu nic poza tym, co już wiedział. Ewa Durand, młoda małżonka nijakiego Eryka Duranda, zniknęła w tajemniczych okolicznościach przed dwoma dniami podczas pikniku, który się odbywał na wzgórzach pod peszawarem. Władze są tym faktem mocno zaniepokojone i oddziały wojsk brytyjskich przetrząsają dziką okolicę. Notatka datowana jest z 5 maja, zauważył Chan, to znaczy, że Ewa Durant znikła wieczorem 3 maja 1913 roku. Nic poza tym pan nie znalazł? Nie było żadnych dalszych informacji w tej sprawie, odpowiedział Rankin i wbrew pańskim nadziejom żadnej wzmianki o pułkowniku Bichamie. Niechże mi pan powie, co u Licha pułkownik mógł mieć z tym wspólnego. Nic, odpowiedział szybko, czan. To po prostu jedna z moich pomyłek. Nawet wielki detektyw może się czasem potknąć, a mnie czasem aż nogi bolą od częstych potknięć. Ale co się właściwie dzieje? Pytał Rankin. Biegałem za flanerem i próbowałem wysądować panny morą, ale nie dowiedziałem się absolutnie nic. Mój chlebodawca przybiera już w stosunku do mnie sarkastyczny ton. Czy nie mógłby mi pan szepnąć słówka, żebym jakoś wybrnął z tej sytuacji? Chan potrząsnął głową. Byłoby to z mojej strony bardzo nieetyczne, gdybym powiedział coś o sprawie. Nie jestem tu w charakterze oficjalnym. A kapitan Flanery patrzy na mnie tak czule, jak gdybym był złodziejem kieszonkowym z Los Angeles. Zresztą, prawdę mówiąc, nie mam właściwie nic do powiedzenia. Jak dotąd nie wykryliśmy nic takiego, co by mogło wróżyć rychłe, a pomyślne zakończenie śledztwa. Bardzo mi przykro, rzekł Rankin. Sytuacja jednak zmieni się niezawodnie, zapewnił Gochan, i światło wkrótce zabłyśnie. Jak dotąd pływamy, opierając się jedną nogą o dno, ale we właściwym czasie damy nurka w sam środek rzeki. Jeżeli będę obecny na scenie w chwili, kiedy na widnokręgu zamajaczy sukces, będę szczęśliwy, mogąc udzielić panu poufnie kilku cennych informacji. Jeżeli będzie pan obecny na scenie? Nie rozumiem, co pan mówi. Sprawy osobiste wzywają mnie do domu przez gromki megafon. Bez względu na to, czy zagadka będzie rozwiązana, czy nie, wracam we środę do domu. A jakże? Tak samo jak w ubiegłą środę, roześmiał się rankin. Już mnie pan nie nabierze. Cierpliwy człowiek wschodu nie straci cierpliwości w z niej właściwej chwili. No, muszę uciekać. Niech pan pamięta o obiecanych informacjach. Pamięć moja jest bardzo długa. Odpowiedział Chan. A i tak już zaciągnąłem u pana dług wdzięczności. Do widzenia. Po wyjściu reportera Chan stał przez jakiś czas przyglądając się przepisanej przez reportera notatce telegraficznej. 3 maj 1913 roku powiedział głośno. Szybkim krokiem podszedł do stołu i wziął do ręki książkę pułkownika Bitama pod tytułem Moje życie. Przerzucał szybko kartki. Dopóki nie znalazł tego, czego szukał. Potem siedział długo nad otwartą książką i patrzył w zamyśleniu przed siebie. Punktualnie o godzinie 12.30 Chan wszedł do gabinetu Kirka. Młody człowiek wstał, odebrał z rąk sekretarki jakieś papiery i włożył je do teki. Muszę iść po lunchu doradcy prawnego, wyjaśnił. Na dobitkę nie jest to zbyt atrakcyjny prawnik. Mężczyzna Ruszyli do klubu kosmopolitan. Kiedy oddali w szatni kapelusze i płaszcze i wrócili do halu, Chan rozejrzał się po imponującym lokalu z wielkim zainteresowaniem. Był to głośny klub, miejsce spotkań artystów, finansjery i dziennikarzy. Sądząc z licznych okrzyków powitalnych, Kirk cieszył się tu dużą popularnością. Przedstawił Chana kilku swoim przyjaciołom i detektyw stał się po chwili ośrodkiem wesołej grupy. Z trudem udało im się wreszcie wyswobodzić i znaleźć stolik w jednym z rogów olbrzymiej sali jadalnej. Lunch zbliżał się już ku końcowi, gdy Chan, podniósłszy oczy z nad talerza, ujrzał, że zbliża się do nich człowiek, który go w danej chwili najbardziej interesował. W jasnym. Dziennym świetle wysmagana wiatrami i spalona słońcem twarz pułkownika Johna Bitama była jeszcze bardziej posępna niż zwykle. Pułkownik zatrzymał się przy ich stoliku. — Dzień dobry panu — powiedział. — O! I pan Chan! Pozwolą panowie, że się na chwilę przysiądę? — Ależ bardzo prosimy — powiedział gościnnie Kirk. — Czy pan już się posilił? Czy też mogę coś dla pana zamówić? Bardzo dziękuję, ale przed chwilą skończyłem lunch, odpowiedział Bitam. W takim razie papierosa, rzekł Kirk, wyciągając ku niemu papierośnicę. Chętnie. Pułkownik wziął papierosa i zapalił. Nie widziałem panów od tego fatalnego obiadu. O, bardzo przepraszam, ale pan chyba nie zrozumiał mnie opacznie. Co za okropny wypadek. Sir Fryderyk, taki wspaniały człowiek, nawiasem mówiąc, czy policja wie już, kto go zabił? Kirk wzruszył ramionami. Jeżeli nawet wie, to mnie w każdym razie nic na ten temat nie mówi. A może to pan sierżant Chan zajmuje się tą sprawą? zapytał Bitam. Chan zmrużył oczy. To sprawa miejscowej policji, odrzekł. Ja jestem tutaj obcy, podobnie jak pan. Ach tak, oczywiście, odpowiedział bitam. Przypomniałem sobie po prostu, że pan był wtedy przejazdem, a widząc, że pan pozostał, sądziłem. Jeżeli to będzie w mojej mocy, wkrótce wyjadę, odpowiedział Chan. Myślał w tej chwili bardzo intensywnie. Człowiek tego typu co pułkownik bitam nie interesuje się bez powodu wyjazdem czy przyjazdem jakiegoś tam detektywa. Jak tam nowa wyprawa? Zapytał Kirk. Sprawy idą opornie, bardzo opornie. Zmarszczył brwi bitam. Ale skoro już poruszyliśmy ten temat, pragnąłbym z panem pomówić, pańska babka zaofiarowała mi poparcie finansowe. Ja jednak waham się. Chodzi bowiem o dość znaczną sumę. Mianowicie? Część pieniędzy już mam. Potrzeba mi jeszcze około pięćdziesięciu tysięcy dolarów. Kirk podniósł brwi. Tak, to rzeczywiście nie mało. Jeżeli jednak moja babka tak sobie życzy, cóż, to jej sprawa i jej pieniądze. Bardzo się cieszę, że pan to w ten sposób traktuje, rzekł bitam. Obawiałem się, że rodzina pani Kirk może uważać, że wywieram na nią nacisk, ale daję panu słowo, że pomysł wyszedł od niej. Nie wątpię, odparł Kirk i jestem pewien, że sprawi jej to ogromną przyjemność. Z naukowego punktu widzenia wyprawa może przynieść bardzo doniosłe wyniki, ciągnął dalej Bitam. Nazwisko pańskiej babki okryje się wielką sławą. Postaram się już o to, aby zasługa jej została należycie oceniona. Co to ma być za ekspedycja? Zainteresował się Kirk. Zmrużone oczy pułkownika rozbłysły po raz pierwszy. Kiedy ostatni raz wędrowałem przez pustynię Gobi, dopisało mi niezwykłe szczęście. Trafiłem na ruiny miasta, które kwitło najprawdopodobniej w początkach pierwszego stulecia. Miałem niewiele czasu, oglądałem je więc bardzo pobieżnie. Wykopałem jednak monety, na których wyryta była data siódmego roku po Chrystusie. Odkryłem także najstarsze z istniejących papierów noszące ślady dziecinnych gryzmołów, arytmetyka siedem razy siedem tym podobne. Listy pisane przez wojskowego komendanta miasta strzępy starej odzieży klejnoty, bezcenne pamiątki przeszłości. Pale się po prostu do tego, żeby tam wrócić i przeprowadzić szczegółowe badania. Niewątpliwie obecne zamieszki w Chinach staną mi na przeszkodzie, ale w Chinach stale są zamieszki. I tak już czekałem bardzo długo. Jakoś dam sobie radę, zwykle sobie jakoś radziłem. No, cóż, nie zazdroszczę panu, uśmiechnął się Kirk. Zawsze byłem zdania, że skoro się poznało jedną pustynię. To się poznało wszystkie. Niemniej jednak życzę panu powodzenia. Dziękuję panu. Jest pan doprawdy niezwykle miły. Bitam wstał. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach załatwię wszystko. Spodziewam się także, że zanim wyjadę, sprawa zabójstwa serfryderyka zostanie wyświetlona. Ser Fryderyk wydał mi się zacnym, dzielnym człowiekiem. Czan spojrzał szybko na pułkownika. Niezmiernie podziwiał pana. Pułkowniku powiedział. Podziwiał mnie, ser fryderyk? Czyżby? Głos pułkownika brzmiał chłodno i spokojnie. Niewątpliwie znaleźliśmy wśród jego rzeczy dużo pańskich książek. Bitam zgasił papierosa. Bardzo mi to pochlebia, rzekł. Jeżeli bierze pan jakikolwiek udział w polowaniu na jego zabójcę, panie sierżancie, życzę panu szczęścia. Odszedł, a Chan w zamyśleniu odprowadził go spojrzeniem. Przypomina mi śniegi tybetańskie, powiedział Kirk. Tyle samo ma w sobie ciepła i uczuć ludzkich. Z wyjątkiem momentu, kiedy opowiadał o tym wymarłym mieście. To jedno go widać w wzrusza. Istna ryba, co Charlie? Ryba z oceanu lodowatego, zgodził się Czan. Zastanawiam się właśnie. Nad czym? Pułkownik ubolewa nad śmiercią ser fryderka. Ale kto wie, czy za tą smutną miną nie kryje się zadowolony uśmieszek. Wzięli z szatnika kapelusze, płaszcze oraz tekę Kirka. Kiedy szli ulicą, Kirk spojrzał na Czana. Przypomniał mi się w tej chwili rocznik klubu Kosmopolitan, rzekł. Czy w wyobraźni pańskiej ta książka z czymś się kojarzy? Chan wzruszył ramionami. Klimat kontynentu nie sprzyja rozkwitowi wyobraźni, odrzekł. Kirk udał się do swego adwokata, Charlie zaś wrócił do domu, aby oczekiwać bardziej obiecującego jutra. We wtorek pierwszą osobą, która się zjawiła u Kirka, była panna morą. Przyszła około trzeciej trzydzieści. Dzień był pochmurny i wietrzny, raz po raz zrywał się wicher z deszczem, ale twarz dziewczyny promieniała. Kirk pomógł jej zdjąć płaszcz nieprzemakalny. Pani jest pełna werwy i wigoru, zauważył. Przyszłam tu pieszo, odpowiedziała. Zbyt byłam podniecona, żeby móc usiedzieć siedzieć w taksówce. Niech pan tylko pomyśli. Już za chwilą będziemy świadkami spotkania majora Eryka Duranda z jego o tylu lat zaginioną żoną. Czy major już przyjechał? zapytał Chan. Tak. Major i inspektor dów przybyli przed pół godziną. Pociąg spóźnił się trochę. Kapitan Flanery pojechał po nich na dworzec. Telefonował do mnie, że będą tu wkrótce. Podobno major, jako prawdziwy anglik, oświadczył, że nie będzie z nikim rozmawiał, zanim nie uda się do hotelu i nie wykąpie. Nie dziwiej mu się, po takiej długiej podróży z Chicago, powiedział Kirk. Zdaje się, że nasza Jenny Jeromi, Maria Lantelme, obsługuje dziś windę. Tak, odparła panna Morrow, widziałam ją, idąc tutaj. Ciekawa jestem, czy to naprawdę Ewa Durant. Jeżeli się okaże, że tak będzie to niesłychana sensacja. Musi być Ewą Durant. Charlie ma niezawodnego nosa. Proszę nie być zbyt pewnym, zaprotestował Chan. Zdarzało mi się nieraz być w sytuacji psa, który biegnie fałszywym tropem. Kirk podsycił ogień na kominku i podsunął pannie morą fotel. Niech pani siada. Trochę za wielki dla pani, ale może pani jeszcze urośnie. Herbatę podam trochę później. Ci Anglicy z pewnością nie zrobią nic dopóki nie dostaną swojej ukochanej herbaty. Młoda kobieta usiadła, a Kirk osunął się w głęboki fotel przy jej boku i zaczął lekką rozmowę o wszystkim i o niczym. Czuł, jak za jego plecami Chan przemierza nerwowo pokój. Lepiej niech pan też usiądzie, powiedział wreszcie. Zachowuje się pan zupełnie jak w poczekalni u dentysty. Bo tak się też czuję, odrzekł Chan. Stawka jest dla mnie bardzo wysoka. Jeżeli skręciłem w niej właściwym kierunku, stanę się obiektem szyderstw kapitana Flanery. Była czwarta i lekki mrok zapadał już za oknami, kiedy zadzwoniono do drzwi frontowych. Kirk sam poszedł otworzyć. Ujrzał przed sobą kapitana Flanery i przysadzistego anglika. Tylko dwóch. Kirk wyjrzał nieznacznie na schody, ale trzeciego gościa nie było. Halo! zawołał Flanery wchodząc. Major Durant jeszcze nie przyszedł? Dotychczas jeszcze nie, odpowiedział Kirk. Ale chyba nie zgubił go pan po drodze? Skądże znowu? Odpowiedział Flanery. Zaraz wszystko wytłumaczę. Panno Moro, pozwoli pani przedstawić sobie inspektora Dufa ze Scotland Yardu. Młoda kobieta wstała i podeszła ku nim z uśmiechem. Ogromnie się cieszę, rzekła. Jestem zachwycony, powiedział Dufy dźwięcznym głosem, przywodzącym na myśl Rostpew i Starą Anglię. Był zadziwiająco młody. Miał rumiane policzki i wyglądał raczej na farmera niż na policjanta. I rzeczywiście na służbę w londyńskiej policji stołecznej przybył wprost z farmy w Yorkshire. Inspektor i ja udaliśmy się wprost z dworca do mojego biura, tłumaczył flanery. Chciałem go od razu zorientować w sprawie. Major natomiast zatrzymał się w hotelu, żeby się odświeżyć po podróży. Będzie tu lada chwila. O! Przepraszam. Pan Kirk, inspektor Duff, a to inspektorze, jest pan Charlie Chan, sierżant policji w Honolulu. Chan skłonił się nisko. Chwila ta nie zatrze się nigdy w mojej pamięci, rzekł. O, tak, naprawdę, odrzekł Duff. Kapitan opowiadał mi o panu, sierżancie. Pracujemy w tym samym zawodzie. Chociaż o kilka mil od siebie oddaleni. O wiele, wiele mil oddaleni, przyznał z powagą Chan. Ale, ale, powiedział Flanery, wydaje mi się, że byłoby lepiej, gdyby major nie spotkał tej windziarki, dopóki nie przygotujemy wszystkiego jak należy. Ktoś powinien zajść na dół i skierować go do innej windy. Będę się czuł szczęśliwy, jeżeli mnie przypadnie ta rola, ofiarował się Chan. Nie, raczej ja, znam go już z widzenia, odrzekł Fulanery. Chcę poza tym zamienić kilka słów z moimi ludźmi, którzy ją śledzą. Widziałem jednego z nich przed gmachem. Inspektorze, zostawiam pana na razie samego, ale pod dobrą opieką, powiedział kapitan i wyszedł. Kirk podsunął Anglikowi fotel. Podam herbatę, kiedy już przyjdzie major, powiedział. Bardzo dziękuję. Jest pan niezwykle uprzejmy, odpowiedział Duff. Kapitan Flanery zapoznał pana ze sprawą? Zapytała panna Morow. Tak, od samego początku, odpowiedział Duff. To okropna historia, okropna. Sir Fryderyk cieszył się głębokim szacunkiem, powiedziałbym nawet miłością nas wszystkich. Zginął na posterunku, chociaż wycofał się z czynnej służby i nie zajmował się oficjalnie sprawami kryminalnymi. Mogę Państwa zapewnić, że Scotland Yard niełatwo przechodzi do porządku nad gwałtowną śmiercią jednego ze swych pracowników. Nie spoczniemy tak długo, póki nie znajdziemy zbrodniarza i w tym dążeniu, sierżancie, powitamy z radością wszelką pomoc. Czan ukłonił się. Możliwości moje są bardzo skromne, ale chętnie oddaję je do dyspozycji mocarzowi, rzekł. Miałam nadzieję, powiedziała panna Moro, że pan inspektor będzie mógł rzucić światło na tę sprawę. Bardzo mi przykro, potrząsnął głową Duff. Jest wielu innych, starszych kolegów w naszych szeregach, którzy mogliby oddać znacznie większe usługi. Niestety, tak się złożyło, że jestem jedynym przedstawicielem Scotland Yardu przebywającym obecnie w Stanach. Widzi pani, jestem dość młody. Zauważyłam to, uśmiechnęła się dziewczyna. Wszystkie wydarzenia, które mają przypuszczalnie związek z zabójstwem Sir Fryderyka, rozgrywały się, zanim jeszcze wstąpiłem do służby. Oczywiście, zrobię wszystko, co w mojej mocy, ale... Może papierosa? Zaproponował Kirk. Nie, bardzo dziękuję. Jeżeli pani pozwoli, to ja raczej fajkę. Ależ bardzo proszę, powiedziała panna Morrow. To zupełnie w stylu Sherlocka Holmesa. Obawiam się, że to jedyne podobieństwo, uśmiechnął się Duff. Jak powiadam, jestem stosunkowo krótko w służbie policji stołecznej, zaledwie od siedmiu lat. Rzecz prosta. Słyszałem o zabójstwie Hilarego Galta, chociaż to się stało przed wieloma laty. Pamiętam, że jeszcze jako bardzo młody policjant, oglądałem w czarnym muzeum słynne aksamitne pantofle, które Galt miał na nogach owej fatalnej nocy. Jeżeli idzie o zniknięcie Ewy Durant, również znam pobieżnie jej historię. Mówiąc ściślej, zetknąłem się nawet raz z tą sprawą. Przed pięciu laty rozeszła się pogłoska, że widziano ją w Paryżu, i sir Fryderyk posłał mnie tam, żebym tę pogłoskę sprawdził. Był to jednak znów fałszywy alarm, ale prowadząc dochodzenie, spotkałem przypadkiem majora Duranda, który też wyjechał do Paryża. Biedaczysko po szeregu niepowodzeń doznał znów zawodu. Nie chciałbym, żeby spotkało go dziś nowe rozczarowanie. Jak się to stało? Że major znalazł się w tej chwili w Ameryce. Zapytała panna Moro. Przyjechał w odpowiedzi na telegraficzne wezwanie ser Fryderyka, wyjaśnił Duff. Ser Fryderyk prosił go o pomoc, major więc pospieszył oczywiście na wezwanie i wylądował w Nowym Jorku tydzień temu. Kiedy wysiadłem w Chicago z pociągu XX wiek, okazało się, że major również nim przyjechał. Pojechaliśmy więc razem do San Francisco. No, major przynajmniej może naprawdę nam pomóc oświadczyła panna Morow. Myślę, że tak. Powtarzam zapoznałem się dokładnie z aktami sprawy, ale jak dotychczas, nie nasunęły mi się żadne wnioski. Jedna tylko rzecz niesłychanie mnie intryguje owe aksamitne pantofle dlaczego je zabrano należy przypuszczać, że są one znów główną poszlaką. Co pan o tym sądzi, sierżancie? Chan wzruszył ramionami. Pantofle stanowiły także główną poszlakę w tamtej pierwszej, dawnej sprawie, powiedział. Ale nie doprowadziły wówczas do żadnych konkretnych wyników. Wiem, uśmiechnął się Duff. Nie jestem jednak zabobonny. Pójdą ich tropem i tym razem. Przy sposobności muszę zaznaczyć, że przynajmniej co do jednego punktu mogę udzielić pewnych informacji. Zwrócił się nagle do Kirka. Pan ma kamerdynera, który się nazywa Paradise, zapytał. Kirk poczuł, że serce mu zamiera. Tak jest, w dodatku to pierwszorzędny kamerdyner, odpowiedział. Interesowałem się nim, rzekł Duff, a Paradise, jak słyszałem, Interesował się pocztą ser Fryderyka. Gdzie on jest teraz? W kuchni albo w swoim pokoju, odpowiedział Kirk. Czy chciałby pan go zobaczyć? Tak, zanim stąd wyjdę, odpowiedział Duff. Z Halu wszedł flanery, a tuż za nim kroczył wysoki blondyn w ociekającym od deszczu, nieprzemakalnym płaszczu Eric Durant demisjonowany major. Wyglądał jak typowy angielski koniarz. Policzki miał ogorzałe, jakby odbywał stale długie przejażdżki konno, niebieskie oczy patrzyły czujnie. Pod dachem natomiast można go było najlepiej sobie wyobrazić w klubie przy kieliszku łyski z wodą sodową i z egzemplarzem pisma field w ręku. Proszę wyjść, panie majorze, powiedział Flanery i przedstawił Anglika całemu towarzystwu. Kirk zaś pospieszył zabrać z rąk gościa płaszcz. Nastąpiła chwila kłopotliwej ciszy. Panie majorze, zaczął Flanery, nie powiedzieliśmy panu jeszcze, dlaczegośmy tu pana zaprosili. Pan przyjechał do San Francisco w odpowiedzi na telegram sir Fryderyka Bruce? Tak jest, odpowiedział spokojnie Durant. Czy sir Fryderyk wyjaśnił panu, dlaczego pana wezwał? Napomknął, że znajduje się na tropie mojej żony. Rozumiem. Pańska żona zniknęła w niezwykłych okolicznościach piętnaście lat temu w Indiach, czy tak? Tak. Czy miał pan od tego czasu jakieś wiadomości o niej? Nigdy. Rzecz prosta. Było dużo fałszywych informacji. Zbadaliśmy je wszystkie żadna jednak nie dała w końcu pozytywnych wyników. Czy słyszał pan o tym, że była w Nicei albo w Nowym Jorku? Nie. Zdaje się, że tych miejscowości nie wymieniano. Jestem nawet tego pewien. Oczywiście poznałby pan ją, gdyby ją pan zobaczył? Oczy Duranda ożywiły się nagle. Myślę, że tak. Miała dopiero osiemnaście lat. Kiedy? Kiedy zginęła? Panna Morą poczuła nagle przypływ współczucia dla tego człowieka. Ale tego się nie zapomina. Panie majorze, rzekł z wolna flanery, mamy wszelkie podstawy do przypuszczeń, że pańska żona znajduje się obecnie w tym gmachu. Durant cofnął się zaskoczony, potem potrząsnął smutnie głową. Chciałbym, żeby to była prawda, powiedział. Państwo nie mają pojęcia. Piętnaście lat niepokoju, rozpaczy. To może człowieka wyczerpać. Po jakimś czasie przestaje się już wierzyć. O tak chciałbym, żeby to była prawda, ale tyle już miałem rozczarowań. Nie śmiem już mieć nadziei. Proszę tu chwilę poczekać, powiedział Flanery, wychodząc. Po jego wyjściu znowu zapanowało milczenie pełne napięcia. Ciche tykanie zegara, stojącego w kącie pokoju, zamieniło się w uderzenia młota. Durant chodził nerwowo po pokoju. To niemożliwe. Zwrócił się naraz do Dufwa. Nie, to nie może być Ewa. Po tylu latach. W San Francisco. Nie, nie. Nie mogę w to uwierzyć. Przekonamy się za chwilę. Rzekł łagodnie dów. Czas dłużył się potwornie. Chan zaczął się zastanawiać, czy nie stało się coś złego. Durant chodził cicho, podywanie tam i z powrotem, tam i z powrotem. Tykanie zegara wydawało się coraz głośniejsze. Pięć minut. Dziesięć. Nagle drzwi się rozwarły i flanery wpadł jak bomba do pokoju. Twarz miał purpurową. Siwe włosy sterczały na wszystkie strony. Uciekła. zawołał. Jej winda stoi na siódmym piętrze i drzwi są otwarte. Uciekła. I nikt nie widział, jak wyszła. Durant wydał stłumiony okrzyk i padając na fotel, ukrył twarz w dłoniach. Rozdział trzynasty. Starzy przyjaciele ponownie się spotykają. Major Durant nie był jedyną osobą w pokoju, którą wstrząsnęła wiadomość przyniesiona przez kapitana Flanery. Na twarzach pozostałych czterech osób wyraźniej malowało się przerażenie. Uciekła i nikt nie widział, jak wyszła, powtórzył machinalnie Chan. Następnie spojrzał z wyrzutem na kapitana i dodał: A przecież była pod dozorem wytrawnej kontynentalnej policji. Tak, ale jesteśmy tylko ludźmi wargnął flanery. Ta kobieta jest śliska jak piskorz. Dwóch moich ludzi miało jej pilnować obaj pierwszorzędni chłopcy. Ale nie warto płakać nad rozlanym mlekiem. Znajdą ją nie może przecież. Drzwi się otworzyły i wszedł policjant w cywilnym ubraniu, prowadząc drobną, starą sprzątaczkę z potarganymi, siwymi włosami. Co się stało, Petersen? spytał flanery. Proszę posłuchać, szefie. Ta kobieta pracowała w jednym z biur na siódmym piętrze. Zwrócił się do kobiety. Niech pani opowie kapitanowi to, co pani mnie opowiadała. Kobieta miała nerwowo w palcach brzeg fartucha. Pracowałam pod numerem 709, proszę pana. Tam wszyscy wychodzą wcześnie, więc byłam sama. Raptem otwierają się drzwi i wpada ta ruda dziewczyna, windziarka. Ubrana była w płaszcz nieprzemakalny i kapelusz. Co się dzieje? pytam, ale ona nie odpowiada ani słowa, tylko pędzi wprost do tylnego pokoju. Zdziwiłam się. Idę za nią i widzę, że ona wychodzi przez okno na drabinę przeciwpożarową. Nie powiedziała ani słowa. Proszę pana, po prostu znikła w ciemnościach. Drabina przeciwpożarowa powtórzył Flanery. Tak, przypuszczałem. Czy oglądałeś drabinę, Petersen? Tak jest, panie szefie. To taka drabina, że ostatnia kondygnacja pod ciężarem ciała zjeżdża na dół, wie pan. Bardzo łatwo nią zejść. Dobrze powiedział Flanery. Ktoś musiał ją widzieć, kiedy wychodziła z zaułka. Pójdziemy i rozejrzymy się na dole. To wszystko. Może pani odejść, dodał, zwracając się do sprzątaczki. Kobieta, wychodząc, minęła drugiego policjanta w cywilu, który wszedł szybko do salonu. Trafiłem na ślad, panie kapitanie, powiedział. Chłopiec ze sklepu tytoniowego na rogu mówił mi. Że jakaś dziewczyna w płaszczu włożonym na mundur gmachu Kiryka wpadła kilka minut temu do sklepu i skorzystała tam z telefonu. Czy słyszał z kim rozmawiała? Nie, panie kapitanie. Telefon jest w kabince. Zabawiła tam bardzo krótko i szybko wybiegła. To już jest coś, powiedział Flanery. Zaczekajcie na mnie, chłopcy. Mam wóz. Przede wszystkim zaalarmuję, kogo należy. Roześlę ludzi do wszystkich stacji kolejowych i przystani. W tym mundurze ona się będzie rzucać w oczy. Zaaresztuję ją jeszcze przed północą. Pod jakim zarzutem? Szeptała łagodnie panna Moro. No, no, jako świadka. Zatrzymam ją jako świadka. Ale to by się rozeszło, a w tej chwili nie chcę żadnego rozgłosu. O, już mam. Zatrzymam ją pod zarzutem kradzieży. Mundur jest pańską własnością, tak, panie Kirk. Tak, ale ten sposób nie bardzo mi się podoba zaprotestował Kirk. Przecież to tylko pretekst. Nie będziemy jej skarżyć. Chodzi mi tylko o to, żeby ją zatrzymać. A teraz, jeżeli mi pan pozwoli skorzystać z pańskiego telefonu. Flanery połączył się z komisariatem, powiedział kilka rzeczowych zdań i pościg za nieuchwytną kobietą znowu się rozpoczął. Kapitan wstał cd telefonu pełen energii. Złapię ją, stwierdził. To przykra zwłoka w naszych planach, ale nie potrwa długo. Ta kobieta mi nie ucieknie. To osoba, która z niej małym powodzeniem kilkakrotnie już uciekała, przypomniał mu Chan. Owszem, ale tym razem jej się to nie uda, odparł kapitan. Nigdy dotychczas nie miała do czynienia ze mną. Wyszedł ze maszyście, a za nim dwaj jego podwładni. Major Durant siedział w fotelu. Poza jego zdradzała przygnębienie. Inspektor Dufy pykał spokojni fajką. To rzeczywiście pech, zauważył. Ale cierpliwości. To w naszym zawodzie najważniejsze, prawda, sierżancie chan. Charlie rozpromienił się. Nareszcie spotykam kolegę detektywa, z którym mam wspólny język. Barek Kirk wstał i nacisnął dzwonek. Jak się Państwo zapatrują na filiżankę herbaty? spytał. Podszedł do okna i wyjrzał na zewnątrz. Nisko w dole smugi światła znaczyły wśród mgły kierunek ulic. Wicher wył, deszcz dzwonił o szyby, miasto leżało w dole zagubione i smutne. W taki wieczór trzeba się czymś rozgrzać, zaczął i urwał. Cóż za wieczór, dokończył po chwili. Jak na zamówienie dla kogoś, kto pragnąłby zniknąć i nigdy się już nie pokazać. Paradise wszedł z godnością i stanął spokojnie po środku jaskrawo oświetlonego pokoju. Śnieżnobiałe włosy nadawały mu wygląd surowy i dostojny. Pan dzwonił, zapytał. Tak, odrzekł Kirk. Prosimy o herbatę, Paradise. Jest nas pięcioro. Urwał znowu. Kamerdyner wpatrywał się w inspektora Duffa, twarz jego w mgnieniu oka stała się równie biała jak włosy. Jak się macie, Paradise? odezwał się spokojnie Duff. Kamerdyner bąknął coś pod nosem i zawrócił jakby do wyjścia. Chwileczkę. Głos inspektora był zimny jak stal. I to prawdziwa niespodzianka, mój drogi człowieku. Zapewne niespodzianka dla nas obu. Kiedy was widziałem po raz ostatni, staliście przed Trybunałem Foltbailey. Paradajs pochylił głowę. Może nie zdradziłbym waszej tajemnicy, Paradajs, gdybyście się byli zachowywali nienagannie, ciągnął dalej inspektor. Ale otwieraliście pocztę, prawda? Przejęliście list adresowany do sir Fryderyka Bruce? Tak jest, proszę pana, odpowiedział bardzo cicho służący. Tak też słyszałem, rzekł Duff, po czym zwrócił się do Kirka. Bardzo mi przykro, proszę pana. Paradajs podobno jest dobrym służącym. Najlepszym, jakiego miałem dotychczas, odpowiedział Kirk. Zawsze był doskonałym służącym, ciągnął dalej Duff. O ile sobie przypominam, okoliczność tę podkreślano na procesie. Kompetentny. Sprawny, wierny, miał na dowód tego liczne świadectwa. Niestety jednak przed kilkoma laty w Anglii padło na niego podejrzenie, że wsypał szczyptę cyjanku do herbaty pewnej damy. – Co za niestosowne miejsce na cyjanek potasu – rzekł Kirk. – Ale oczywiście nie znam owej damy. Owa dama była jego żoną – wyjaśnił Duff. Niektórzy z nas byli zdania, że w tym wypadku nadużył nieco praw małżonka. Sądzono go więc Paradajs podniósł głowę. Nic mi nie dowiedziono, rzekł stanowczo. Zostałem uniewinniony. Owszem, oskarżenie upadło, przyznał inspektor duff. Rzecz taka nie zdarza się często, ale w tym wypadku i tak było. Formalnie przynajmniej Paradajsa nie można uważać za winnego. W oczach prawa oczywiście. Z tego właśnie względu byłbym może zachował dla siebie całą tę historię, gdybym się nie dowiedział o tym dziwnym zdarzeniu z listami. Powiedzcie mi, Paradajs, czy wiadomo wam, co się Ewie durant? Nigdy dotychczas nie słyszałem tego nazwiska, panie inspektorze. A czy posiadacie jakieś informacje w sprawie zabójstwa Hilarego Galta na El Palace, przed laty? Absolutnie żadnych, proszę pana. Ale otworzyliście kopertę adresowaną do sir Fryderyka Bruce, zastępując list pustą kartką papieru? Sądzę, że powinniście to jakoś nam wytłumaczyć? Tak jest, proszę pana. Zaraz wszystko wyjaśnię. Służący zwrócił się do Kirka. To bardzo dla mnie przykra sprawa, panie Kirk. W ciągu mojej dwuletniej pracy u pana nie popełniłem żadnej nieuczciwości przed tym, przed tym faktem, o którym mowa. Pan inspektor mówi, że otrułem żonę. Muszę zaznaczyć, że nie jest on stuprocentowo bezstronny w tej sprawie, ponieważ to on prowadził dochodzenie i był mocno zawiedziony, gdy sąd przysięgłych mnie uniewinnił. Uczucie całkiem naturalne. Mniejsza o to, przerwał mu ostro duf. Tak czy owak, proszę pana, kontynuował kamerdyner, zwracając się wciąż do Kirka. Uniewinniono mnie z tej prostej przyczyny, że byłem niewinny. Wiedziałem jednak, że czy jestem winien, czy niewinien, Fakt, że mnie sądzono, nie będzie dla pana. Tak, miłą wiadomością. Bezsprzecznie przerwał Kirk. Uznałem więc, że najlepiej będzie pominąć go milczeniem. Byłem tu bardzo szczęśliwy. To wspaniała posada. Już sam fakt, że apartament znajduje się tak wysoko, działa na mnie niesłychanie dodatnio. Zawsze bardzo lubiłem mieszkać wysoko. To też zaniepokoiłem się, kiedy mi pan oznajmił, że przyjedzie tu Sir Brus. Bruce. Nie danem i było nigdy poznać go osobiście. Miałem jednaków ów krótki okres rozgłosu i obawiałem się, że sir Fryderyk może mi uczynić ten zaszczyt i mnie sobie przypomnieć. Otóż, sir Fryderyk przyjechał i, niestety, od razu mnie poznał. Odbyliśmy długą rozmowę w tym właśnie pokoju. Zapewniłem go, że oskarżono mnie niesłusznie, że nigdy nie popełniłem nic zdrożnego i prowadzę wzorowy tryb życia. Błagałem go o zachowanie tajemnicy. Sir Fryderyk był człowiekiem sprawiedliwym. Powiedział mi, że sprawdzi wszystko, przypuszczam, że chciał zasięgnąć w tej sprawie opinii Scotland Yardu, a potem zawiadomi mnie o swym postanowieniu. Tak się więc przedstawiała sprawa owego wieczora, kiedy Sir Fryderyk zginął w sposób tragiczny. Aha, rzekł Kirk. Zaczynam rozumieć. Wszystko. Co zrobiłem później, zrobiłem jakby w zaślepieniu. Chodziło mi tylko o to, aby nie stracić Pańskiego szacunku i zaufania, proszę Pana. Posłaniec z firmy co -Oka wręczył mi paczkę listów i na wierzchu ujrzałem list zawierający, jak sądziłem, owe informacje ze Scotland Yardu, których tak się lękałem. Jeżeli wolno mi się tak wyrazić, dostałem po prostu fioła. Przypuszczałem, że Sir Fryderyk telegrafował w mojej sprawie do Londynu i że to właśnie jest odpowiedź. Niewątpliwie wpadnie ona w ręce policji. Było jeszcze za wrześnie na jakąkolwiek odpowiedź, zauważył Kirk. Jak mogłem być tego pewien, proszę pana, w czasach komunikacji lotniczej i innych wynalazków oszczędzających czas. Postanowiłem przeczytać list i jeżeli okaże się, że mnie nie dotyczy, włożyć go z powrotem do koperty. Ale list nie dotyczył was, Paradise, rzekł Kirk. Bezpośrednio nie dotyczył mnie, proszę pana. Wspomniano w nim jednak, że inspektor Dufy bawi w Nowym Jorku. Miałem przyjemność być przedmiotem osobistego zainteresowania inspektora Duffa podczas mojego. Tak. Mojego procesu i przeraziłem się okropnie. Tutejsza policja, po przeczytaniu tego listu, mogłaby wezwać inspektora z takim skutkiem, jakiego obecnie jesteśmy świadkami. Ogarnięty więc szaleństwem, wsunąłem do koperty czysty arkusik i na nowo ją zakleiłem. Było to bardzo niezręczne, proszę pana, i do dzisiaj nie mogę tego odżałować. Nie samej niezręczności, proszę pana, boli mnie że uciekłem się do oszustwa. Wszystko między nami było dotychczas uczciwe, proszę pana. Spodziewam się, rzekł Kirk. Posuwam się być może za daleko, chcąc prosić pana, żeby puścił w niepamięć ten mój błąd. Zapewniam, że jedynie przywiązanie do pana i gorące pragnienie pozostania nadal w służbie u pana skłoniły mnie do tego lekkomyślnego kroku. Gdybyśmy mogli powrócić do dawnych stosunków, opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Kirk roześmiał się. Nie wiem jeszcze. Muszę przemyśleć tę sprawę. Czy jesteście pewni, Paradise, tego przywiązania do mnie? Bardzo proszę Pana. Czyście starannie zbadali swoje uczucia? Nie dostrzegacie jakiegoś cienia urazy albo gniewu? Najmniejszego, proszę pana, daję na to słowo honoru. Kirk wzruszył ramionami. Dobrze, możecie więc iść i zaparzyć. Tak, herbatę. Jak zwykle, paradajs. Dziękuję panu, odrzekł paradajs i wyszedł. Biedak, powiedziała panna Morrow, jestem przekonana, że nie popełnił wcale tej zbrodni padł ofiarą fatalnego zbiegu okoliczności. Być może, przyznał Duff. Mnie osobiście dowody jego winy wydawały się bardzo przekonywające. Byłem jednak wówczas nowicjuszem i mogłem się mylić. Tak czy owak, bardzo się cieszę, że wyeliminowaliśmy Paradajsa z tej sprawy. To wyjaśnia trochę sytuację. Może wyeliminowano go z tej sprawy, zauważył baryk. Muszę jednak przyznać, że dla mnie stanowi on problem poważniejszy niż kiedykolwiek. Nie sądzi pan chyba, że ma on coś wspólnego ze śmiercią serwry Fryderyka? Spytała panna Morrow. Nie, ale boję się, że może mieć coś wspólnego z moją śmiercią. Stoję wobec prywatnego i to bardzo ważnego zagadnienia. Bardzo niechętnie straciłbym Paradajsa ale bardziej jeszcze nie chciałbym stracić życia. Proszę sobie wyobrazić, jak się będę czuł, biorąc codziennie rano szklankę niewinnego soku pomarańczowego z rąk człowieka, który potrafi robić sztuczki z cyjankiem potasu. To nic zabawnego. Pan Charlie, jako mój gość, jest też osobą zainteresowaną. Co pan o tym powie? Chan wzruszył ramionami. Być może Paradajs nie lubił swojej żony, rzekł. Nie chciałbym zakładać, że ją lubił, odparł Kirk. Pracuje jednak dobrze. A niektóre żony niewątpliwie posuwają się za daleko. Sądzę więc, że zatrzymam go jeszcze na pewien czas. Ale tu spojrzał na pannę Morrow, obawiam się, że będę musiał unikać posiłków w domu. Sierżancie, powiedział Duf. Pan na pewno nie siedział z założonymi rękami. Jakie odkrycia poczynił pan dotychczas w naszej sprawie? Bardzo znikome, rzekł Chan. Byłem bardzo dumny z mojego odkrycia z Paradajsem i właśnie mogliśmy przed chwilą ocenić jego wartość. Niestety, to wszystko kiełki, z których nigdy nie wyrośnie dojrzałe ziarno. To prawda, przyznał inspektor ale musi pan także mieć jakiś pogląd na inne szczegóły. Chętnie bym go usłyszał. Pomówimy kiedyś o tym, obiecał Chan. Na razie wolałbym jeszcze nic nie mówić. Nie jestem pozbawiony ludzkich uczuć i rozumiem, jak bolesny musi być ten temat dla majora Duranda. Pan major wszakże wybaczy mi niedelikatność, jeżeli poproszę, aby opowiedział o owym wieczorze, kiedy zginęła Ewa Durand. Durant ocknął się z głębokiego zamyślenia. Tak, słucham, ten wieczór, kiedy Ewa. Oczywiście wszystko to było już bardzo dawno, a jednak nie zapomniał pan na pewno tych chwil, zauważył Chan. Durant uśmiechnął się ze smutkiem. Nie zapomniałem. Starałem się zapomnieć. Wydawało mi się to jedynym wyjściem. Nigdy jednak mi się to nie udało. Stało się to 3 maja 1913 roku, podpowiedział Chan. Tak jest. Mieszkaliśmy w Peszawarze od sześciu miesięcy. Przydzielono mnie do tamtejszego pułku w miesiąc po naszym ślubie, który odbył się w Anglii. Peshawar to miejsce zapomniane od Boga, dosłownie najdalsza placówka imperium. Niezbyt odpowiednie dla takiej kobiety jak Ewa. Nie znającej nic poza uregulowanym życiem mangielskiego ziemiaństwa. Przerwał na chwilę i zamyślił się głęboko. A jednak byliśmy bardzo szczęśliwi. Byliśmy młodzi. Ewa miała osiemnaście lat, ja dwadzieścia cztery. Młodzi i bez pamięci zakochani. Prymitywne warunki życia w odległym garnizonie nie przeszkadzały nam wcale. Mieliśmy siebie nawzajem. Ale owego wieczora nalegał Czan. W garnizonie kwitło życie towarzyskie, a Ewa brała w nim czynny udział, co było rzeczą zupełnie naturalną. Tego wieczora, o który pan pyta, zaprojektowaliśmy piknik na wzgórzach. Mieliśmy wyjechać na kucach z miasta, a potem udać się wąską dróżką na niewielki płaskowyż, z którego można podziwiać wschód księżyca nad dachami Peszawaru. Cały plan był dość lekkomyślny. Wśród wzgórz roiło się od bandytów. Byłem, pamiętam, trochę niespokojny. Ale damy nalegały. Wiecie, panowie, jakie są kobiety, a poza tym w pikniku brało udział pięciu uzbrojonych mężczyzn. Zdawało się, że nie może nam grozić poważniejsze niebezpieczeństwo. Major znowu urwał. Ewa miała na sobie cenną biżuterię. Naszyjnik speleł, dar jej wuja. Pamiętam, że byłem temu przeciwny i przed wyjazdem protestowałem. Ale ona tylko roześmiała się w odpowiedzi. Myślałem czasem. Ale nie, nie chcę o tym myśleć. Czy zamordowano ją dla tego naszyjnika i pierścionków? Musiałem brać i to pod rozwagę. Tak czy owak, zapakowaliśmy prowiant i wyjechaliśmy z miasta. Wszystko szło dobrze do momentu. Kiedy trzeba było już wracać. W ostatniej chwili ktoś zaproponował grę w chowanego. Nie przypomina sobie pan, kto mianowicie? spytał Chan. Owszem, pamiętam, Ewa. Byłem temu przeciwny, ale przykro jest psuć innym zabawę, a towarzystwo było w wyśmienitych humorach. Kobiety rozsypały się po okolicy porosłej tamaryszkami i znikły w cieniu, śmiejąc się i rozmawiając. Po niespełna pół godzinie znaleźliśmy wszystkie panie, z wyjątkiem jednej. I nie znaleźliśmy jej dotychczas. Okropne, zawołała panna morą. Państwo nie są w stanie wyobrazić sobie całej potworności owej chwili, odpowiedział durant. Czarne wzgórza, wśród których czają się tysiące niebezpieczeństw. Och, ta zabawa była szaleństwem. Nie powinno się to było stać. O nocy, która nastąpiła i o długich, upalnych, okropnych dniach potem nie potrzebuje chyba mówić? Rzekł major i pochylił nisko głowę. Wspomniał pan, że w pikniku brało udział pięciu mężczyzn, wliczając w to pana, rzekł czan. Tak jest, pięciu mężczyzn, odpowiedział durant i pięć uroczych pań. Czy pozostali czterej byli również oficerami? Podobnie jak pan. Pytał dalej Chan. Trzej byli oficerami naszego garnizonu, jedennie. Twarz Chana rozjaśniła się. Jedynie? Powtórzył. Nie. Nawiasem mówiąc, zabawa odbywała się poniekąd na jego cześć. Bo to sławny człowiek, każdy chciał w jakiś sposób złożyć mu hołd. Był gościem wicekróla, przemawiał w sali tronowej. Nadano mu różne medale i odznaczenia. W całych Indiach wynoszono go pod niebiosa. Wrócił właśnie z piekielnie niebezpiecznej podróży po Tybecie. Oczy Czana zwęziły się. To był podróżnik. Tak, jeden z najznakomitszych. Dzielny człowiek. Czy mówi pan o pułkowniku Johnie Bitamie? Oczywiście. A więc pan wie o tym? Kirk i panna morą wyprostowali się, zelektryzowani. Chan skinął głową. "Domyśliłem się," rzekł, po czym mu milkł na chwilę. "Pułkownik Bitam bawi w tej chwili w San Francisco," dodał po pauzie. "Doprawdy?" spytał major. "Co za dziwny zbieg okoliczności. Chciałbym się z nim spotkać." Bardzo mi wówczas współczuł. Mówił pan że piknik urządzono na jego cześć. Ciągnął Czan. Tak, to było swego rodzaju pożegnanie. Pułkownik miał na wczesnym rankiem wyjechać do kraju. Ale nienormalną, zwykłą drogą, nie. To nie byłoby w stylu Bitama. Miał udać się z karawaną przez dzikie tereny Afganistanu i przez wielkie słone pustynie Persji do Teheranu. Przez przełęcz hajbarską. Spytał Chan. Tak przez Hajber. Niebezpieczna wyprawa Bitam miał jednak liczną służbę, która odbywała już z nim niejedną ekspedycję. A poza tym zaprosił go emir Afganistanu. Pułkownik wyjechał na nazajutrz wczesnym rankiem i nigdy go później nie widziałem. Nazajutrz wczesnym rankiem, powtórzył zwolna czan, miał wrócić do kraju. Wpatrywał się przez chwilę w zamglone okno. Ja sam miałem zamiar pojechać rano do domu. Ale wciąż coś się zdarza i muszę łamać słowo dane mojemu synkowi. Za jakiegoż wrodnego ojca będzie mnie uważał. Ale, Chan wzruszył ramionami, co ma być, to będzie. Do pokoju wkroczył Paradise, pchając przed sobą wózek z zastawą do herbaty. Zapadła chwila uciążliwej ciszy. Herbata, proszę pana, rzekł kamerdyner. Taką mam przynajmniej nadzieję, odpowiedział Kirk. Paradise podał herbatę pannie morą, a następnie zwrócił się do inspektora Dufwa. Co pan życzy sobie do herbaty? zapytał. Inspektor spojrzał mu w oczy. Jeden kawałek cukru, odpowiedział i nic więcej. Rozdział czternasty Obiad dla dwojga Paradajs z poważną miną nalał herbatę, podał każdemu kanapki i ciastka, a potem cicho wyszedł z pokoju. Ręka Kiryka z filiżanką herbaty zawisła na chwilę w powietrzu, w oczach jego odbiło się nieme pytanie. Inspektor Dufyw zauważył to i uśmiechnął się lekko. Mogę panu powiedzieć, że cyjanek potasu ma bardzo wyraźny zapach. Ostry zapach kwiatu brzoskwini. Bardzo panu dziękuję. Zapamiętam to sobie na przyszłość, odpowiedział Kirk. A i pan również niech zapamięta, dodał zwracając się do Czana. Przy pierwszym wrażeniu, że znajdujemy się w sadzie brzoskwiniowym, zatelefonujemy do biura zatrudnienia ponowego nowego kamerdynera. Zanotowałem to sobie, odrzekł Chan. W każdym razie, ciągnął Kirk. Życie od tej chwili nabierze po smaku ryzyka. Być albo nie być, oto jest pytanie. Musimy traktować Paradajsa wyrozumiale i łagodnie, powiedział Chan. Należy mieć zawsze na uwadze, że dobre słowo potrafi ogrzewać duszę przez trzy zimy, a ostre rani jak sześciomiesięczny mróz wpłynie to dodatnio na nasze usposobienie. Ja myślę, rzekł Kirk. Spojrzał na majora Duranda i pomyślał, że rozmowa przybiera może zbyt frywolny obrót, biorąc pod uwagę cel, w jakim major przybył do San Francisco. Nieborak, jakież straszne musiał mieć życie. Kirk chciał wciągnąć go jakoś do rozmowy, ale nie znalazł nic lepszego niż odwieczne, wyśmiechtane pytanie. Niech pan nam powie, majorze, jakie wrażenie zrobiły na panu Stany Zjednoczone. Ach, tak, odparł Durant, pyta pan o moje wrażenia. No cóż, obawiam się, że nie będę zbyt oryginalny. Jak dotychczas odniosłem tylko jedno wrażenie wielkości, w sensie obszaru, rozumie pan. Wasz kraj jest ogromny. Dów wskinął głową. Przez całą drogę nie mówiliśmy o niczym innym. Trudno sobie państwu wyobrazić wrażenie, Jakie wywiera Ameryka na człowieku przybywającym z takiego kraju jak Anglia? Tam bowiem, kilka mil w dowolnym kierunku, a już człowiek jest na brzegu morza. Tu natomiast dzień po dniu wyglądaliśmy przez okna pociągu z niedowierzaniem i zdumieniem. Zdawało się, że nigdy nie dojedziemy do celu. Co do tego nie ma wątpliwości, odrzekł Kirk. Stany Zjednoczone są olbrzymie. Niektórzy są nawet zdania, że za dużo tego dobrego. Myśmy tego nie powiedzieli, zaprotestował Durant z cieniem uśmiechu. Ale trzeba przyznać, że taki kraj ma nieograniczone możliwości. Mógłbym jeszcze tylko dodać, rzekł, spoglądając na pannę morą, że wasze kobiety są czarujące. Jak to uprzejmie z pana strony? Uśmiechnęła się młoda dama. O, bynajmniej, Mówię zupełnie szczerze. Ale przepraszamy panią bardzo. Nie orientuję się dokładnie, jaki jest związek pani z tą sprawą. Jestem pracownikiem prokuratury, odpowiedziała panna. Słowo daję, powiedział Durant. Patrzcie państwo. Dziwi mnie wobec tego bardzo, że obywatele Stanów nie okazują większego szacunku dla prawa. Dziękuję, odrzekła panna Morrow. To bardzo pochlebnie, jeżeli nie dla Stanów, to w każdym razie dla mnie. Państwo mi wybaczą, ale muszę uciekać, rzekł Durant, wstając. Podróż była nieco męcząca, do tego jeszcze ten zawód, który mnie tutaj spotkał. Udawałem oczywiście, że nie mam nadziei, ale to się tylko tak mówi, bo w gruncie rzeczy, mimo tylu fałszywych pogłosek, nie tracę jej nadal. A tym razem. Zwłaszcza opierając się na słowach takiego detektywa, jak Fryderyk Brus. Nie, nie spocznę, póki nie ujrzę kobiety, która tak nagle opuściła ten dom dzisiejszego wieczoru. Może jeszcze uda się ją odnaleźć, wtrącił Duff. Miejmy nadzieję. Czy pan też idzie? Rozumie się, odpowiedział Duff, także wstając. Musimy niebawem porozmawiać. Panie inspektorze, rzeki Chan. Dufy zatrzymał się. Zawsze jestem zdania, że nie należy nic odkładać. Panie majorze, proszę iść naprzód. Ja niedługo przyjdę. Doskonale, odpowiedział Durant. Zamówiłem dla pana pokój w hotelu Westem. Francis. Mam nadzieję, że pochwali pan mój wybór. Bardzo dziękuję, że pan o tym pomyślał, odrzekł Duff. Wkrótce się tam zjawię. Durant zwrócił się do Kirka. Okazał pan wielką gościnność człowiekowi nieznajomemu. Ależ nie ma o czym mówić, powiedział Kirk. Musi pan tu wpadać częściej. Poślę panu karty do kilku klubów, a poza tym, jeżeli pan chce, urządzimy niedługo małe zebranie towarzyskie. Doprawdy jest pan niezwykle uprzejmy, odparł gorąco Durant. Dziękuję po tysiąc kroć. Major pożegnał się i wyszedł. Biedak, powiedziała panna Morrow. Miły facet, zauważył Duff i zwrócił się energicznie do Czana. Ale może przystąpimy do rzeczy, sierżancie. Od czego zaczniemy? Dowiedziałem się od kapitana Flanery że w rzeczach Sir Fryderyka nie znaleziono żadnych notatek ani akt. Tak jest istotnie, potwierdził Chan. A więc wygląda mi to nie tylko na morderstwo, ale i na kradzież, bo Sir Fryderyk niezawodnie prowadził jakieś zapiski. Muszą one gdzieś być, chyba że zniszczyła je ta sama ręka, która zamordowała Sir Fryderyka. Muszą istnieć szczegółowe sprawozdania dotyczące sprawy Hilarego Galta i zniknięcia Ewy durant. Czy pan słyszał, że zdaniem Serfryderyka Fryderyka te dwie sprawy w jakiś sposób się ze sobą łączą? Spytał Chan. Dów wskinął głową. Tak, widziałem kopię listu mego szefa w Scotland Yardzie. stonął jego mogę jednakże wywnioskować, że on orientuje się w tym wszystkim równie słabo jak my. Ale telegrafowałem już do niego, żeby podał wszystkie posiadane w tej sprawie informacje. Chwalebny pospiech, rzekł z uznaniem Chan. Pewna rzecz, którą nam powiedział dzisiaj major Durant, rzuca nowe światło na całą sprawę. Jak dotąd bowiem nikt z nas nie wiedział, że pułkownik John Bitam brał udział w owym pamiętnym pikniku w Peszawarze. A co z Bitamem? Powiada pan że jest obecnie w San Francisco. Owszem, był nawet na owym obiedzie, dziwny, milczący człowiek, który przykuwa do siebie uwagę. Panna Morą wtrąciła się nagle do rozmowy. Ależ oczywiście, zawołała, pułkownik bitam był na pikniku, to znaczy, że znał we durant. Owego wieczora, kiedy przyszedł tu na obiad Musiała go przywieźć windą na górę Jenny Jeromi, Marią Lantelmę. Jeżeli to była Ewa Durant, prawdopodobnie ją poznał. Niewątpliwie, potwierdził Chan. A więc to niesłychanie upraszcza sprawę, ciągnęła dalej panna morą. Zaraz się z nim skomunikuję i spytam. Chan podniósł do góry rękę. Pokornie przepraszam, że przerywam, powiedział. Ale czy przyszłoby Pani do głowy pytać ślepca o drogę? Jak to? Ja. Nie rozumiem, co Pan chce powiedzieć. Wiem już od paru dni, że pułkownik znajdował się w pobliżu Peszawaru w początkach maja 1913 roku. Aż do dzisiejszego wieczoru nawet nie śniło mi się kojarzyć jego osoby z tym piknikiem. Ale mimo to w żadnym razie nie pytałbym go o nic. Nie myśli Pan chyba. Nie wiem jeszcze, co mam myśleć. Uczestnik tego pikniku. Fakt ten może znaczyć bardzo wiele, albo nic zgoła. Jeżeli założymy, że znaczy bardzo wiele, nic pułkownikowi na razie nie mówmy. Mogłoby to tylko pokrzyżować nam plany. Był niegdyś człowiek, który szczypał dziecko, kołysząc je w kołysce. Nie uważano, aby postępował mądrze. Panna Morrow uśmiechnęła się. Zastosuję się do Pana Rady, powiedziała. Dziękuję. Nim zaczniemy działać, proszę mi pozwolić, abym sięgnął znów do przeszłości. Chan zwrócił się do inspektora. Zapomnijmy na razie o pułkowniku, rzekł. Chciałbym powrócić do aksamitnych pantofli. Tak, rzekł Duff, te aksamitne pantofle. Zupełna zagadka. Przypuszczalnie zabrał je morderca. Ale po co? I co z nimi zrobił? Należy sądzić, że rzucił je gdzieś w pośpiechu. W Anglii stosujemy w takich wypadkach pewien system. Dajemy ogłoszenie do pism i wyznaczamy nagrodę. Świetny pomysł. Zgodził się Chan. Kapitan Flanery na pewno o tym pomyślał. Chan wzruszył ramionami. Kapitan zachowuje się jak małe dziecko, które zaplątało się w sieci. Macha rękami i rzuca się, zaplątując się coraz bardziej. Muszę jednak wstrzymać się z krytyką, bo szczerze przyznaję, że ten sposób mnie również nie wpadł na myśl. Duff roześmiał się. Wobec tego wstąpię po obiedzie do kapitana i zaproponuję, żeby spróbował. Ale a propos. Nie orientuję się zupełnie w tym nieznanym dla mnie mieście. Czy mógłbym prosić pana, sierżancie, aby zechciał pan zjeść ze mną obiad? Moglibyśmy jeszcze pogadać o sprawie, a potem oprowadziłby mnie pan po mieście i pokazał, gdzie znajduje się biuro kapitana Flanery. Jestem uszczęśliwiony pańskim zaproszeniem, rzekł z promiennym uśmiechem Chan. Mam jeszcze wiele do nauczenia się, a gdzież mógłbym więcej skorzystać niż w pańskim cennym towarzystwie? Tak. To troszkę za wiele, odrzekł Duf. Tak czy owak, zjemy obiad w miłej atmosferze, skoro tylko będzie pan gotów. Udam się niezwłocznie po płaszcz i kapelusz, odparł Chan. Duf zwrócił się teraz do panny Morą i do Kirka. Było mi niezmiernie miło poznać oboje państwa, rzekł. Panno Moro, współpraca w kryminalnej sprawie suroczą, młodą kobietą będzie dla mnie nowym i przemiłym doświadczeniem. Sytuacja wydaje się panu zapewne bardzo śmieszna, zauważyła prawniczka. Ja tego nie powiedziałem, uśmiechnął się w odpowiedzi inspektor. Po chwili wrócił czan i wyszli razem z Duffem. Panna Morą także sięgnęła po płaszcz. Chwileczkę, chwileczkę, zaprotestował Kirk, dokąd to pani tak pilno? Do domu, odrzekła. Na obiad w samotności, dodał. Proszę bez aluzji, dziś nie mogę pana zaprosić. Potrzeba mi moc czasu na przygotowanie budyniu. Naturalnie, wcale się nie przymawiam. Ale to się jakoś dziwnie składa, że nie mam ochoty samotnie jeść obiadu tutaj, w moim gniazdku. Chcę pójść gdzieś, gdzie jest jasno, wesoło i gdzie podaje kelner, któremu ufam. I jeżeli nie okaże się pani bardziej okrutna, aniżeli pani wygląda. Mam nadzieję, że nie będę jadł samotnie. Ale kiedy ja doprawdy muszę iść do domu i trochę się odświeżyć. Nonsens. Wygląda pani kwitnąco, jak drzewo brzoskwiniowe obsypane kwiatami. Ciekawe, czemu przyszło mi na myśl to porównanie, ale mniejsza o to, pójdzie pani ze mną? Jeżeli pan koniecznie chce. Kirk zadzwonił i natychmiast zjawił się paradajs. Tak, dzisiaj nie będę jadł obiadu w domu, wyjaśnił młody człowiek. Paradajs wyraźnie się zmartwił. Tak jest, proszę pana, jeżeli jednak wolno mi wtrącić słowo tak? O cóż chodzi? Tuszę, że nie oznacza to utraty zaufania do mnie proszę pana miałem nadzieję, że dawne dobre stosunki powrócą. Co za głupstwa! Często przecież jadam poza domem. Oczywiście. Proszę pana, odrzekł kamerdyner i wyszedł z ponurą miną. Wielki Boże, westchnął Kirk. Obawiam się, że paradajs staje się przeczulony. Żeby dać mu dowód zaufania, będę musiał chyba wydać wielkie przyjęcie, na które zaproszę wszystkie najbardziej ubiane przeze mnie osoby. Wielkie przyjęcie. No, takie średnie. Moja babka i Charlie Chan. A poza tym kilku starszych przyjaciół z klubu. A, czy pani nie odmówiłaby? Gdybym odmówiła, to z pewnością nie ze strachu przed kamerdynerem. Zeszli na ulicę. Wieczór był mglisty. Od czasu do czasu siekł deszcz. Kirk odnalazł swój wóz i pomógł wsiąść pani Moroł. Wyjechali z opustoszałej dzielnicy handlowej na Unią Square, gdzie jasne światła elektryczne odbijały. Się w mokrym asfalcie ulicy. Dzwonki tramwajów dzwoniły wesoło, flotylla parasoli płynęła po chodnikach. Humory mieszkańców San Francisco, zwykle bardzo dobre, nie psują się tak łatwo pod wpływem odrobiny deszczu. Może do Marchettiego? spytał Kirk. Owszem, świetna myśl, odpowiedziała panna Morą. Weszli niebawem do niewielkiej restauracji. Na parkiecie rozpoczęły się już pierwsze występy. Zespół młodych i ładnych dziewcząt tańczył przy dźwiękach popularnej melodii. Barek Kirk bywał tu częstym gościem, dowodem czego był doskonały stolik, do którego zaprowadził ich rozpływający się w uprzejmościach Maitret Hotel. Zamówili obiad. Bardzo lubię ten lokal, powiedział Kirk. Potrafię tu odróżnić wesołość od zgiełku. Ładna blondyneczka, przechodząca obok ich stolika, rzuciła mu słodki uśmiech. Przemiłe dziewczęta, nie uważa pani? Tak, to prawda, odrzekła panna morą. A pan lubi takie miłe dziewczęta? Lubię patrzeć na nie, z daleka. Nie przepadam za rozmową z nimi. Mówią o sprawach zbyt błahych. Co innego rozmowa z prawnikiem. Niech pan sobie ze mnie nie żartuje, powiedziała panna morą. Nie jestem dziś w nastroju? Czuję się zmęczona i zniechęcona. Zmęczona, to rozumiem, odpowiedział Kirk. Ale dlaczego zniechęcona? O ile mogę sądzić? Odniosła pani wielki sukces. Nic podobnego. Posunęłam się trochę naprzód, ale tylko trochę. Pytanie, czy pójdę dalej? Czy pan pamięta, przecież to dzisiaj niby jubileusz? Tydzień temu Była pani ze mną pierwszy raz na śniadaniu. Mam nadzieję. Tydzień temu zamordowano ser fryderyka, a mnie powierzono pierwszą wielką sprawę. Aż do tej chwili nie przyczyniłam się w najmniejszym stopniu do jej rozwikłania. O, niech pani tak nie mówi. Przyczyniła się pani. Naturalnie, jeszcze pani nie rozwiązała zagadki, ale jest przecież dość czasu. Wcale nie ma go tak dużo. Prokurator w każdej chwili może mnie odwołać. Muszę czym prędzej rozwiązać tę zagadkę, ale w jaki sposób? Niech pan się zastanowi nad ubiegłym tygodniem. Co zrobiliśmy do dzisiaj? No, odnalazła pani ewę Durant. I zgubiłam ją, o ile oczywiście. Ta windziarka jest Ewą Durant. Na pewno. Sam Charlie tak twierdzi. Panna Morą potrząsnęła głową. Charlie jest mądry, ale i on się czasami myli. Szczerze się do tego przyznaję. Wie pan, kiedy czekaliśmy dzisiaj, aż kapitan Flanery przyprowadzi tę dziewczynę, coś się ze mną stało. Miałam nagle przeczucie, może to kobieca intuicja. Że to z pewnością nie Ewa Durand. Co też pani mówi? A na czym opierało się to przeczucie? Na niczym. Czułam jednak, że jesteśmy na fałszywym tropie. Gracelane może być Jenny Jeromi, może też być Marią Lantelme, a jednak może nie być zaginioną żoną majora Duranda. Niech pan nie zapomina, że istnieje jeszcze wiele innych możliwości. Na przykład a chociażby Lilibar, ta młoda dziewczyna z firmy importerów z Karkuty, pamięta pan. Sam pan mówił, że Sir Fryderyk bardzo się nią interesował. Co to miało znaczyć? Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł to pani powiedzieć. Ale nie może pan. A dalej są jeszcze Eileen Enderby i Gloria Garland. Mimo ich wyjaśnień, czy wiemy na pewno, po co Sir Fryderyk chciał je widzieć? Czy na pewno nie są zamieszane w te sprawy? A pani Tupperbrook? Nie. Stanowczo nie możemy być pewni, że ta windziarka jest Ewą Durant. Były to z naszej strony tylko domysły, podobnie jak ze strony Chana. A teraz nigdy się już nie dowiemy. Czemu Flanery ją znajdzie? Chyba nie wierzy pan w to naprawdę. A jeżeli pan wierzy, to ma pan o biednym starym kapitanie lepsze pojęcie niż ja. Przypuśćmy zresztą, że ją znajdzie i okaże się, że to jest Ewa Durant. Co z tego? Jeżeli uprze się i nic nie powie, będziemy wiedzieli o morderstwie sir Fryderyka akurat tyle, co teraz. Przyprowadziłem panią tutaj, żeby spędzić wesoło wieczór, rzekł ponuro Kirk, a pani siedzi pogrążona w czarnych myślach. Jeszcze chwilkę. Niech mi pan pozwoli mówić. To taka ulga móc pogadać z kimś o tym wszystkim. Kto zamordował sel Fryderyka? Oto problem, który mnie obchodzi. Osoba Ewy Durant może wcale nie mieć z tym tyle wspólnego, co myślimy. Kto oddał strzał w pańskim biurze we wtorek wieczorem? Kari Kenderby. Zupełnie możliwe. Eileen Enderby? Te plamy odzyna jej sukni. Czy schodziła po drabinie w jakimś zbrodniczym celu? A pomijając nawet ich oboje, są jeszcze inne osoby. Na przykład Gloria Garland, pani Tupper Brock. Z których każda, naturalnie, przyszła na mój proszony obiad z rewolwerem ukrytym pod suknią. Uśmiechnął się Kirk. Z których każda wiedziała, że spotka tego wieczora ser Fryderyka. Sprawę rewolweru można było jakoś załatwić. Badając dalej listę, mamy jeszcze Paradajsa. Lubię go, ale nie uważam, żeby oczyścił się dziś zupełnie z podejrzeń. Przeciwnie. Poza obecnymi w pańskim mieszkaniu jest jeszcze ten blady młodzieniec firmy przysięgłych księgowych. — Ach tak, Smith — rzekł Kirk. — Zupełnie o nim zapomniałem. — A ja nie — odpowiedziała panna Morrow. Następnie Ligung. Ten Chińczyk, który uciekł nazajutrz do Honolulu. Dlaczego się tak spieszył? Czy to nie on właśnie wspiął się po drabinie przeciwpożarowej? Ale po co ja to wszystko mówię? Lista ciągnie się bez końca, westchnęła panna Morą. Ale jeszcze jej pani nie zamknęła? dodał Kirk. Co to znaczy? Mam na myśli kogoś, kto odprowadził Ligunga na statek. Pułkownika Johna Bittama Absurd. Pułkownik Bitam, sława światowa, człowiek, który zdobył wszelkie możliwe odznaczenia i ordery za wspaniałe wyczyny. Taki człowiek nie mógł popełnić nic podłego, niskiego. Tu właśnie daje znać o sobie pani płeć, rzekł Kirk. Żadna z kobiet nie może się oprzeć przystojnemu, dystyngowanemu Anglikowi. Jako mężczyzna, a więc osobnik mniej skłonny do romantyzmu, muszę przyznać, że pułkownik nie wywarł na mnie aż tak korzystnego wrażenia. Jest odważny, owszem, i ma silną wolę, dzięki czemu osiąga wszystko, co sobie zamierzy, bez względu na konsekwencje. Wcale bym nie chciał być członkiem jego ekspedycji do górnego Tybetu i to takim, któremu brak sił, żeby iść dalej. Pułkownik spojrzałby na mnie z niesmakiem i pozostawił własnemu losowi. Ale nie, nie. Przepraszam. Przypuszczam, że przed wyruszeniem wyświadczyłby mi jedną przysługę. Jaką? Wyciągnąłby pewnie rewolwer i zastrzeliłby mnie. Tak, jestem pewien, że tak by postąpił, a potem ruszyłby w dalszą drogę zadowolony, że uwolnił świat i siebie od kłopotliwego słabeusza. Tak, wiem, że to twardy i stanowczy człowiek, przyznała panna Morrow. Ale on z pewnością nie zamordował ser Fryderyka. Biedny ser Fryderyk nie zawadzał mu przecież wcale w jego planach. Tak pani sądzi? A skąd pani wie? No, nie widzę żadnej możliwości konfliktu. Zostawmy czanowi, powiedział Kirk. Mały detektyw pewno wie. Czego chcę? A teraz może przestanie pani o tym myśleć i zatańczy ze mną? Czy mam zatańczyć solo? Sama nie wiem. Na moim stanowisku powinnam zachować powagę. Społeczeństwo. O, niechże pani nie myśli o społeczeństwie. W taki słodny wieczór społeczeństwo na pewno nie wysadza nosa z domu. Chodźmy. Panna morą roześmiała się i poszli tańczyć na małym parkiecie. Przez resztę wieczoru pozwoliła Kirkowi na prowadzenie bardziej frywolnej rozmowy, w czym zresztą celował. Ta odmiana dobrze jej zrobiła. No, rzekł Kirk, płacąc rachunek, jednak potrafi pani być wesoła. I muszę stwierdzić, że bardzo pani z tym dotwarzy. Zapomniałam o wszystkich zmartwieniach. Odpowiedziała dziewczyna, a oczy jej błyszczały. Zdaje mi się, że nigdy już nie będę się nimi trapić. To lubię, zawołał Kirk. Nim jednak wyszli z sali, kłopoty panny Morą nagle ożyły jej w pamięci. Wzdłuż jednej ze ścian ciągnęły się loże, które musieli minąć w drodze do garderoby. Znalazłszy się na wprost ostatniej, Panna Morą zatrzymała się nagle i spojrzała przez ramię na swego towarzysza. On również, przechodząc, rzucił okiem do wnętrza Loży, a potem przyspieszył kroku. Pospiech nie był zresztą konieczny, gdyż para siedząca w loży była tak pogrążona w poważnej rozmowie, że nie zwracała uwagi na otoczenie. Na ulicy panna Morą zwróciła się do kirka. Nie mówiłam panu, zawołała. W tę sprawę zamieszane są inne jeszcze kobiety oprócz tej biednej windziarki. – A co ja mówiłem o pani pięknym, bohaterskim Angliku? – spytał z kolei Kirk. Panna Moro skinęła głową. – Jutro to zbadam – rzekła. – Co mogą mieć ze sobą wspólnego pułkownik Bitam i pani Helena Tupperbrock?